Rozpoczęliśmy intensywny 11-dniowy maraton z Betclic Pierwszą Ligą. Od 16 do 26 sierpnia codziennie są rozgrywane mecze na zapleczu PKO Ekstraklasy, a my zapraszamy Was na pierwszą porcję pierwszoligowych emocji, czyli podsumowanie piątej serii zmagań. Oto zestaw par piątej kolejki Betclic Pierwszej Ligi. Przed nami były m.in. mecze Wisły Kraków z Arką Gdynia, Bruk-Bet Termaliki Nieciecza z Ruchem Chorzów, czy też Znicza Pruszków z Górnikiem Łęczna. Pierwszoligowy maraton zaczęliśmy w piątkowe popołudnie od meczów w Stalowej Woli. Szukająca pierwszych w sezonie punktów Stalówka mierzyła się z Chrobrym Głogów. Od pierwszych minut spotkanie toczone było w dobrym tempie. Przed upływem kwadransa z akcją słoną przyjezdni. Bartlewicz podaje do Muchy, ten świetnie opanowuje piłkę i jeszcze lepiej uderza. Idealnie przymierzył pomocnik Głogowian, dzięki czemu to goście rozpoczęli strzelanie w piątej kolejce Betclic Pierwszej Ligi. Podrażniona Stalówka błyskawicznie zabrała się za odrabianie strat. W 17 minucie po dograniu pchełki z dogodnej pozycji w bramkarza trafił Zaucha. Podający w poprzedniej oglądanej akcji 17-letni młodzieżowiec w 23 minucie sam stanął przed szansą, ale doskonałą paradą popisał się Wróblewski. Co więcej, Chrobry wyszedł z dynamiczną kontrą, jednak Bartlewicza powstrzymał Wilk. 4 minuty później znów ruszają gospodarze. Dośrodkowanie w pole karne posyła Imiela, a piłkę do własnej siatki kieruje Szymon Lewkot. Chciał oddalić zagrożenie piłkarz Chrobrego, ale zamiast tego zaskoczył własnego bramkarza. Stalówka chciała pójść za ciosem. Najpierw po strzale Imieli z problemami interweniował Wróblewski, a następnie po dośrodkowaniu Wojtkowskiego z rzutu rożnego ręką we własnym polu karnym zagrał nie mający najlepszego dnia Lewkot i sędzia wskazał na 11 metr. Ekipa ze Stalowej Woli może wyjść na prowadzenie tuż przed przerwą, ale z rzutu karnego znacznie myli się Adam Imiela. Złe to uderzenie i wciąż było 1-1. W drugiej połowie obie drużyny szukały swoich szans, ale brakowało klarownych sytuacji. Na nieco ponad kwadrans przed końcem piłka wprawdzie wylądowała w siatce Chrobrego, ale sędzia nie uznał tego trafienia z powodu faulu. Stal walczyła do końca o komplet punktów. Wchodzimy w doliczony czas, z rzutu wolnego centrę posyła Wojtkowski, ale obok bramki uderza Struzik. Chwilę później jeszcze piłkę meczową mają gospodarze, jednak znów nie jest w stanie trafić w światło bramki Struzik i starcie w Stalowej Woli kończy się podziałem punktów. W drugiej z piątkowych gier doszło do potyczki w Łodzi. Chcący odnieść pierwsze zwycięstwo ŁKS spotkał na swojej drodze Beniaminka Kotwicę Kołobrzeg, który w poprzedniej kolejce poniósł pierwszą porażkę w sezonie. W pierwszych minutach przyjezdni chcieli zaskoczyć faworyzowanych łodzian. W 14 minucie w pole karne centrę posyła Kosakiewicz i piłka trafia wprost do zamykającego akcję Marcela Bykowskiego. Dobrze wszedł w pole karne młodzieżowiec i Kotwica napoczęła rywala. ŁKS nie spodziewał się takiego obrotu spraw, a w 22 minucie mogło być już 2-0 dla ekipy Beniaminka, ale piłka po strzale Juniora odbiła się od słupka i opuściła plac gry. ŁKS-iacy musieli zareagować. Najpierw o strzał z dystansu pokusił się Kupczak, a potem próbował Arasa, jednak dwukrotnie pewnie interweniował Kozioł. Kolejna okazja nadeszła już po zmianie stron. Po centrze z rzutu wolnego szansę na wyrównanie miał Fajertak, jednak Austriak chybił. 5 minut później Kotwica po raz kolejny mogła zdobyć drugą bramkę, ale tym razem przestrzelił Kozajda. Minuty uciekały gospodarzom, którzy chcieli za wszelką cenę odwrócić losy meczu. Po ponad godzinie z podania Arasy bezskutecznie starał się skorzystać Łabęcki. W 68 minucie gospodarze wreszcie trafili do siatki, gdy do wybitej z linii bramkowej po strzale Keleczukwu piłki dopadł Mokrzycki, jednak gol ten nie został uznany z powodu wcześniejszego spalonego. W 85 minucie nie byłoby już żadnych wątpliwości. Łabęcki błyskotliwie dograł do Młynarczyka, ale doskonałą paradą Kotwicę uratował Kozioł. 180 sekund później sytuacja łodzian jeszcze się pogorszyła, gdyż Antonio Majcenicz ostro sfaulował Kosakiewicza i po interwencji VAR piłkarz ŁKS-u został wyrzucony z boiska. Grająca w przewadze Kotwica w doliczonym czasie skorzystała z wolnej przestrzeni, gdy o piłkę powalczył Krekowicz. Prostopadle dograł do Zwonimira Petrowicza, a ten z dużym spokojem dobił rywali. Kotwica sprawia niespodziankę, wygrywając w Łodzi 2-0. Pierwszym z sobotnich meczów graliśmy w Warszawie. Spisująca się poniżej oczekiwań na początku rozgrywek Polonia gościła spisującą się w kratkę Miedź Legnica. W ekipie Czarnych Koszul w ostatnich dniach swoją pracę w klubie zakończył trener Rafał Smalec, a w starciu z Miedzianką drużynę ze stolicy poprowadził dotychczasowy asystent Grzegorz Lech. W pierwszych minutach Czarne Koszule chciały zaskoczyć swoich rywali. Już w drugiej minucie dogodnej sytuacji nie wykorzystał Kobusiński, a w 10. minucie po kąśliwym strzale Chodżalariego z problemami interweniował Wrąbel. Po chwili swoją szansę mieli także przyjezdni, ale w sytuacji 1 na 1 z Kuchtą nie znalazł sposobu na bramkarza Polonii Bogacz. W kolejnych fragmentach obie ekipy aktywnie szukały swoich szans. W drużynie gospodarzy niecelnie uderzał Bajdur, a w Miedzi po raz kolejny idealną okazję miał Bogacz, ale znów doskonale w bramce spisał się Kuchta. Golkiper warszawian nie musiał wykazywać się w 37 minucie, gdy po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Hard Herca w światło bramki nie trafił Kwiecień. Do przerwy bramki nie padły, więc po zmianie stron obie drużyny nadal chciały zdobyć upragnionego gola. W 50 minucie nieźle uderzył Ciuka, ale znów na posterunku był Kuchta. 5 minut później krótko rzut wolny rozegrali przyjezdni, bez zastanowienia huknął Antonik i poprzeczka uratowała Polonię. Czarne koszule swoją okazję miały na nieco mniej niż kwadrans przed końcem, jednak w środek bramki uderzył Bajdur, a próbujący dobijać Zjawiński został zablokowany. W 86 minucie jeszcze bliżej celu byli gospodarze. Na listę strzelców mógł wpisać się debiutujący Wega, ale świetnie jego strzał obronił Wrąbel. Coraz więcej wskazywało na to, że przy konwiktorskiej bramki nie padną. W doliczonym czasie Miedź ma jeszcze rzut rożny. Centra w pole karne piąstkuje Kuchta, jednak zgrywa odbitą piłkę Hard Herc, a w odpowiednim miejscu i czasie znajduje się Marcel Mansfeld. Niesamowity finisz Miedzi, która rzutem na taśmę przechyla szale zwycięstwa na swoją stronę. Chwilę po tym golu zakopnięcie rywala w twarz, czerwoną kartkę obejrzał jeszcze Łukasz Zjawiński, ale nie miało to już wpływu na końcowe rozstrzygnięcie. 3 punkty i tak pojechały do Legnicy. Ze stolicy Polski wędrujemy do stolicy Podkarpacia. Na teren dobrze spisującej się na początku sezonu Stali Rzeszów zawitał podbudowany ostatnim pierwszym zwycięstwem Spadkowicz Warta Poznań. Od pierwszych sekund na murawie wiele się działo. W premierowym kwadransie stalowcy mieli 2 szanse po stałych fragmentach. Po pierwszym goście zdołali wybić piłkę z linii bramkowej, a przy drugim obok słupka uderzył Prokicz. Po chwili przenosimy się pod drugą bramkę, miejsce do oddania strzału wypracowuje sobie Firlej i jego strzał trafia wprost w słupek. Sporo dzieje się w Rzeszowie. W 18 minucie dynamiczna akcja gospodarzy. Diaz prostopadle podaje do Andrei Prokicza, a ten precyzyjnym strzałem z pierwszej piłki otwiera wynik. Nie zdążyli defensorzy Warty i w efekcie tego Stal prowadziła 1-0. Rzeszowianie chcieli pójść za ciosem i okazja ku temu nadeszła jeszcze przed upływem pół godziny, po tym jak ręką we własnym polu karnym zagrał Tkaczuk, za co sędzia podyktował rzut karny. Z 11 metrów precyzyjnie przymierzył Sebastian Thiel i mimo, że wyczuł jego intencje Grobelny, to nie był w stanie sięgnąć piłki. Dwubramkowe prowadzenie stalowców i mają oni chrapkę na kolejne trafienia. Tutaj widzimy uderzenie Diaza, ale w tym przypadku sparował futbolówkę bramkarz gości. Warta spróbowała złapać kontakt jeszcze przed przerwą. Najpierw z rzutu wolnego słupek ostemplował Firlej, a następnie ze strzałem Adamskiego uporał się Bąkowski. Drugą połowę efektownie mogli otworzyć rzeszowianie, jednak pojedynek z Grobelnym przegrał Prokicz. W 52 minucie już nie było żadnych wątpliwości. Warczak wyłożył piłkę do nadbiegającego Tila, który potężnym strzałem pod poprzeczkę podwyższył na 3-0. Przepiękny gol będącego od początku sezonu w rewelacyjnej formie Luksemburczyka. Warta znalazła się na deskach, a gdyby lepiej skalibrowany celownik miał Piotrowski, to w 56 minucie mogło być nawet 4-0. Warta dla odmiany ustrzeliła hat-tricka słupków, gdyż w ślady Firleja w 81 minucie przymierzając z rzutu wolnego poszedł Tkaczuk. Stal nie miała litości dla przeciwnika. 180 sekund po próbie Ukraińca, do końca o piłkę powalczył Penia, podał do Tomasza Bały, a ten płaskim strzałem pokonał Grobelnego i zrobiło się 4-0. W 90 minucie Warta zdobyła bramkę honorową po tym, jak do siatki trafił Rafał Adamski, ale po analizie VAR z powodu spalonego trafienie to zostało anulowane. Stal nie zdejmuje nogi z gazu i wygrywa wysoko 4-0. po Rzeszowie czas na tychy. Mający na koncie 4 remisy w 4 meczach ŁKS podejmował Odrę Opole, która po 2 kolejnych porażkach chciała zainkasować komplet punktów. Spotkanie obie ekipy zaczęły z ofensywnym nastawieniem. Na początek dwukrotnie zatrudniony został Haluch, który bezbłędnie spisał się po próbach Dziuby oraz Budnickiego, który nie wykorzystał dobrego podania od Szpakowskiego. Na brak pracy nie narzekał również drugi z bramkarzy Łubik. Najpierw strzałem z ostrego kontra postraszył go Bartosz, a kilkadziesiąt sekund później po błędzie Tyszan Banaszewski wyłożył piłkę do Muratowicza, ale ten nie znalazł sposobu na młodzieżowca między słupkami bramki ŁKS-u. W 17 minucie kolejną okazję mieli Opolanie, jednak dobrze odbił futbolówkę Łubik. W kolejnych fragmentach działo się nieco mniej. W 26 minucie zza pola karnego uderzył Dziuba, ale nie sprawił on większych problemów Haluchowi. Na kolejne warte odnotowania okazje musieliśmy czekać do drugiej połowy. Po ponad godzinie niecelnie główkował Budnicki, a w 75 minucie po strzale Szpakowskiego znów Odrę uratował Haluch. 5 minut później sytuacja ŁKS-u skomplikowała się, gdyż po oglądanym faulu drugą żółtą kartkę obejrzał Mateusz Hołownia i gospodarze musieli kończyć mecz w osłabieniu. Fakt gry w przewadze chcieli wykorzystać goście, ale Łubik zachował czyste konto do samego końca. ŁKS Tychy notuje 5. remis w 5. kolejce. Niedzielę zaczęliśmy z wysokiego C, czyli od starcia 2 niepokonanych jak na razie drużyn, czyli meczu Znicza Pruszków z Górnikiem Łęczna. Spotkanie poprzedzone zostało minutą ciszy poświęconą pamięci zmarłego w niedzielę byłego selekcjonera reprezentacji Polski, a także mającego m.in. w swoim niezwykle bogatym CV pracę w Górniku Łęczna Franciszka Smudy. Następnie przeszliśmy do sportowej rywalizacji. W 21 minucie wartą odnotowania okazję stworzyli gospodarze, ale po dograniu Sokoła spudłował Moskwik. Po chwili odgryźli się Łęcznianie, ale niecelnie uderzył Spacil. Spotkanie nabiera tempa, gdyż z szybkim wypadem ruszają zawodnicy Znicza. Majewski w bój wypuszcza Daniela Stanclika, ten wygrywa walkę z obrońcami Górnika, po czym oddaje doskonały strzał. Świetnie przymierzył Stanclik, a piłka po odbiciu od słupka wylądowała w bramce. Górnicy musieli gonić wynik i do roboty zabrali się w 40 minucie. Dobrą centrę z bocznego sektora posyła Spacil, a z radarów defensywy urywa się Damian Warchoł, wyrównując stan rywalizacji. Nie zatrzymuje się napastnik Łęcznian, który w 5. kolejce zdobywa 5. bramkę. Na kolejną dawkę emocji musieliśmy czekać do drugiej odsłony. Po ponad godzinie jako pierwszy zaatakował Znicz, ale z tym strzałem Majewskiego poradził sobie Kostrzewski. Po kilkudziesięciu sekundach ponawiają natarcie gospodarze. Wzdłuż bramki zagrywa Nowak, a na piłkę w tempo nabiega Daniel Stanclik. Miał swój dzień napastnik Znicza, który w ten sposób skompletował dublet. Przyjezdni po raz drugi musieli odrabiać straty i mając świadomość upływającego czasu, błyskawicznie przeszli do konkretów. W 71 minucie dochodzi do zamieszania w polu karnym Znicza. Najpierw uderzał Roginicz, interweniował Misztal, ale piłka i tak wylądowała w bramce. Jak widzimy na powtórce, niefortunną reakcją przyczynił się do tego Oskar Koprowski i to on był autorem samobójczej bramki. Nie minęło 120 sekund i znów jesteśmy pod polem karnym Pruszkowian. Dośrodkowanie w 16 Banaszaka, nie przecina toru lotu piłki Roginicz, ale robi to Warchoł. Nie do zatrzymania jest snajper Górników, który znów był perfekcyjnie ustawiony i dopełnił formalności. Pełen zwrotów akcji mecz w Pruszkowie kończy się po myśli Górnika, który wygrywa 3-2. Dla drużyny Grzegorza Szoki to pierwsza porażka w sezonie. Zaglądamy na teren lidera do Niecieczy. Mająca komplet zwycięstw ekipa Bruk-Bet Termaliki chciała kontynuować dobrą serię ze spisującym się nieco poniżej oczekiwań, ale chcącym się przełamać Ruchem Chorzów. W pierwszych minutach ofensywnie ruszyli zmotywowani zawodnicy Ruchu. W 4. minucie szczęścia szukał Nono, ale Hiszpan ustrzelił słupek. A 5 minut później precyzji zabrakło Łaskiemu. Przed upływem kwadransa słoniki zaskoczyły niebieskich. Ambrosiewicz dokładnie zagrał do Morgana Fassbendera, a ten mocnym strzałem pokonał debiutującego w chorzowskiej bramce Słoweńca Martina Turka. Zbyt pasywne zachowanie defensywy i bardzo szybko wykorzystali to gospodarze. Ruch musiał wrócić na właściwe tory. W 21 minucie przyjezdni mogli wyrównać, gdyż Szczepan powalczył o piłkę w polu karnym. Świetnie piętą zagrał do Nowotnego, ale ten trafił tylko w boczną siatkę. Od początku drugiej części jeszcze mocniej zaczął napierać Ruch. Jako pierwszy uderzał Karasiński, ale nie osiągnął on zamierzonego celu. Goście swego powinni dopiąć tuż po ponad godzinie, ale po świetnym podaniu Nono Ventura nie potrafił pokonać Chowana. Ruch nie zniechęcał się i w 64 minucie z rzutu wolnego dośrodkował Sadlok, a dobrze bitą piłkę spożytkował Daniel Szczepan. Napastnik Spadkowicza, mimo że nie należał do najwyższych na boisku, to świetnie odnalazł się w powietrzu, wyrównując stan rywalizacji. Ekipa Bruk-Betu chciała odzyskać utracone prowadzenie. Chwilę po straconej bramce piłkę ponad poprzeczką przeniósł Karasek. Z kolei kilka minut później z dystansu huknął Ambrosiewicz i z problemami uporał się z tym Turk. W 78 minucie mamy jeszcze jeden zryw ruchu, który zostaje przerwany taktycznym faulem. Arkadiusz Kasperkiewicz został ukarany czerwoną kartką za to przewinienie na wychodzącym sam na sam Wojciechu Łaskim. Na tym emocje w Niecieczy dobiegły końca. Gospodarze pilnowali remisu, a Ruch, grając w przewadze, nie zdołał już zagrozić bramce rywali i obie drużyny musiały zadowolić się punktem. Przenosimy się do Płocka na mecz dwóch drużyn z województwa mazowieckiego, czyli spotkanie Wisły z Pogonią Siedlce. Już w drugiej minucie po raz pierwszy płockiej bramce zagrozili pogoniści, ale po strzale Chlinczara z rzutu wolnego skutecznie interweniował Gostomski. Również z rzutu wolnego okazję mieli gospodarze. Do piłki ustawionej praktycznie na linii pola karnego podszedł Sekulski, jednak dobrym refleksem błysnął Pruchniewski. Kilka minut później nawciarze mają kolejny stały fragment. Tym razem uderza Paczeko i ponownie świetnie pofrunął młody Pruchniewski, parując piłkę. Gospodarze najlepszą okazję w pierwszej połowie wykreowali w 38 minucie, ale kontratak Płocczan niecelnym uderzeniem zamknął Sekulski. Od początku drugiej części coraz bardziej rosła przewaga Wisły. Jako pierwszy uderzał Edmundson, a następnie akcję finalizował Paczeko, ale w obu przypadkach zawodnikom z Płocka zabrakło lepiej skalibrowanych celowników. W 66 minucie po raz kolejny został zatrudniony Pruchniewski i jeszcze raz pokazał swój potencjał bramkarz wypożyczony z Lecha Poznań, broniąc strzał Jimeneza. Gospodarze wreszcie dopięli swego na nieco ponad kwadrans przed końcem. Po kolejnym rzucie wolnym uderzał Jorge Jimenez i piłka po odbiciu od muru zmyliła bramkarza, wpadając do siatki. Dla Hiszpana to już czwarty gol w tym sezonie. Pełna dominacja Wisły została udokumentowana, a w 78 minucie mogło być już 2-0, jednak piłka po strzale Krawczyka jakimś cudem minęła bramkę. Pogoń piłkę meczową miała w doliczonym czasie, gdy zza pola karnego przymierzył Senior, ale swoją drużynę uratował czujny Gostomski. Wynik do końca nie uległ już zmianie i 3 punkty zasłużenie zostały w Płocku. Na zakończenie kolejki, tak jak przed tygodniem, jesteśmy w Krakowie. Przed nami kolejny poniedziałkowy hit Betclic Pierwszej Ligi, gdyż Wisła mierzyła się z Arką Gdynia. W minionym tygodniu Biała Gwiazda w niesamowitym stylu odwróciła losy dwumeczu ze Spartakiem Trnawa i po niezwykłej serii jedenastek awansowała do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Od pierwszych minut obie ekipy weszły na wysokie obroty. W 13 minucie w swoim stylu zza pola karnego przymierzył Angel Rodado i płaskim strzałem zaskoczył Lenarcika. Bez względu na to, czy to rozgrywki ligowe, czy europejskie puchary, hiszpański snajper Wisły nie zatrzymuje się i wpisuje na listę strzelców w 6. kolejnym meczu. W 20 minucie Biała Gwiazda próbowała pójść za ciosem, ale próba Carbo była zbyt lekka, aby zaskoczyć bramkarza Arki. Tuż przed upływem pół godziny zatrudniony został drugi z golkiperów i Chiczkan zdołał odbić uderzenie Gaprindaszwilego. Po chwili przenosimy się pod drugą bramkę, gdyż znów swojego rywala przycisnęła Wisła, jednak Lenarcik znakomicie obronił strzał Mikulca, a kilkanaście sekund później zatrzymał także kolejne uderzenie Rodado. W 33 minucie Wiślacy mieli rzut rożny i niewiele chybił Biedrzycki. Mecz nabrał rumieńców, obie drużyny grały ofensywnie. Tutaj widzimy dogranie w pole karne krakowian, nie sięga piłki Czubak. Zamyka tę akcję Gaprindaszwili, jednak szczupak Gruzina jest niedokładny. Chwilę później wymarzoną szansę mieli gdynianie, ale strzał Witaluciego instynktownie nogą odbił Ciczkan. Wisła wynik podwyższyć mogła jeszcze w pierwszej połowie. W 41 minucie efektownie uderza będący nie do zatrzymania Rodado i poprzeczka ratuje Arkowców, a poprawka Sukiennickiego była nieudana. Dużo działo się w pierwszych 45 minutach, a w drugiej połowie od początku działo się jeszcze więcej. W 49 minucie ponownie w roli głównej wystąpił Rodado, okazał się on nieuchwytny dla defensorów i podwyższył na 2-0. Był jeszcze lekki rykoszet po tym strzale, nie zmienia to jednak faktu, że Hiszpan strzelił swojego 5. gola w rozgrywkach Betclic Pierwszej Ligi. Po drugim ciosie do roboty zabrała się Arka. W 51 minucie z dystansu wprost w poprzeczkę huknął Żuchowski, a 120 sekund później przy kontrataku sprinterskimi umiejętnościami wykazał się João Oliveira, po czym bez problemów pokonał Ciczkana. Imponująca szybkość Szwajcara owocuje golem kontaktowym. Przed upływem godziny arkowcy szukali wyrównania, jednak strzał Czubaka z ostrego kąta sparował białoruski bramkarz Wiślaków. W 68 minucie powinno być już 2-2, ale cudem wybronili się krakowianie, a strzał Żuchowskiego ostatecznie minął bramkę. Kilkadziesiąt sekund później kolejne ważne wydarzenie, gdyż drugą żółtą kartkę ogląda Wiktor Biedrzycki i Wiślacy znów kończyli mecz w dziesiątkę. Mimo tego gospodarze ruszyli po trzeciego gola i okazja ku temu nadarzyła się trochę na ponad kwadrans przed końcem. Powstrzymywany był Starzyński, Biała Gwiazda kontynuowała natarcie, ale po chwili oglądane starcie zostało poddane analizie VAR. Finalnie skończyło się na ukaraniu Dobrotki żółtą kartką. Arka nie zamierzała rezygnować z walki o przynajmniej punkt. W 84 minucie po raz kolejny doskonale zachował się Oliveira i świetnym strzałem wyrównał stan rywalizacji. Na dublet Rodado dwoma trafieniami odpowiedział Oliveira. Na tym rollercoaster w Krakowie dobiegł końca i więcej goli już nie padło. Po pełnym emocji spotkaniu padł remis 2-2. Oto wszystkie wyniki zakończonej kolejki. Najefektowniejsze zwycięstwo odniosła Stal Rzeszów, a 3 punkty dopisały również ekipy Wisły Płock, Kotwicy Kołobrzeg, Miedzi Legnica i Górnika Łęczna. Na pozostałych 4 stadionach doszło do podziału punktów. W tabeli nadal liderem pozostaje Bruk-Bet Termalika Nieciecza, ale tyle samo punktów co Słoniki mają 2 ekipy za ich plecami, czyli Górnik Łęczna i Wisła Płock. W dole tabeli pod kreską znajdują się dwaj beniaminkowie, czyli Pogoń Siedlce i Stalowa Wola. Natomiast na ostatnie miejsce w tabeli spadła Polonia Warszawa. W klasyfikacji strzelców liderem z 6 golami jest Damian Warchoł, 5 goli ma Angel Rodado, a 4 trafienia zgromadził Jorge Jimenez. Tak przedstawiają się pary tej kolejki. Przed nami starcia m.in. Bruk-Bet Termaliki z Wisłą Płock, czy też Arki Gdynia z Ruchem Chorzów. Mecz Górnika Łęczna z Wisłą Kraków ze względu na rywalizację Białej Gwiazdy w europejskich pucharach zostanie rozegrany w innym terminie. Na dziś to już wszystko w naszym programie. Teraz przed nami intensywne dni z pierwszoligowym graniem, dlatego tym bardziej bądźcie z nami i zostawcie subskrypcję naszego kanału. Do zobaczenia!